nagrody za WUT Champions, bilans 12-8, no niestety decydujący mecz o 14 i na w zasadzie o 13, nagle złapałem lagi, ogólnie grało się fatalnie, więc szkoda gadać. Już mamy nową drużynę Winter Wildcards, także zobaczymy, czy uda się trafić z pików, może już pierwszą kartę eventową. Na razie no klasyczny szrot, niech będzie Thiago, nawet nie wiem jakie są karty, no mówię, jest godzina równo 19, odpalam te nagrody. No i mamy Claude Marquis, Mauritz. Ale on mi wygląda na foder, tak? No ale wiadomo, wezmę, bo to jest 8-5 karta, więc tu nic innego lepszego nie było. Jeszcze go nie ma na rynku. No ale podejrzewam... Nie, no średnia karta się wydaje, więc... No raczej posłużył u mnie też za foder. Ale fajnie, że wpadło. Ale ogólnie te piki, no zobaczcie sami. To jest jakiś istny dramat, co tutaj leci. 2x8, 4+. Bez karty specjalnej. Ale chyba Arnold. Nie, nawet lepiej, bo 8-7. Lucy Bronze. Dobra, paczka mieszanej kampanii to już jest za Food Champions, bo tutaj nigdy nic nie oddaję, także tylko dla formalności otwórzmy. No właśnie, to nie ma prawa oddać ta paczka, już za każdym razem jak wiem 11 czy tam 14, to zawsze, no to chyba jest mój najlepszy tab do tej pory z tej paczki kampanii. 11 razy 8-1+. Nie wiem, czy to jest specjalna, chyba Inform. Inform SO. Dobra, to jest ifek. Ifki zawsze spoko, bo się przydadzą. Dobra, paczka to już jest też za Food Champions, za 50 koła. Fajnie by było coś zarobić. Za te Food Champions mamy kartę 8-7, więc 8-7 jest naprawdę spoko. I jeszcze Inform. Ej no, eleganckie nagrody. Może być tylko lepiej z paczki Ultimate. No ale jest na złoto. Może lewy, nie Pajor. Dobra, Pajor, ale w środku lewy będzie. Deal? Okej, okay, może być tak. W sumie dobre, bo dużo foderu tutaj daje z tych dwóch paczek. Okej, okay, Lautaro Martinez. To już poznałem po... Oj, jeszcze Inform i jeszcze Walkout. Elon, dają mocno, powiem wam. No i ostatnia paczka za Food Champions. Jestem zadowolony względnie. 2x85+, bez karty specjalnej. Francja, bramkarz Manion chyba. Jak podwójny walkout to będzie mega, mega spoko. No ale nie ma, więc nagrody okej, okay, ale wiadomo. O, dobra, jest karta specjalna. Ale bramkarz, on 2 metry ma. Okej, okay. No ale mam już drugą kartę specjalną dzisiaj trafioną, także elegancko. Dobra, pik z ikoną, gotowy. Klasyczne odsłanianko musi wjechać, także wyłączamy podglądzik. Jest pik. Tak. Pierwsza karta. Okej, okay. Mamy odsłanianko. 8-4 fizyczność, to nie wiem, to 88 obrony, 88 dribbling. No to nic dobrego raczej. Chociaż 85 podań. To może być jakiś, nie wiem, 56 strzelania, no. No właśnie. Tempo zweryfikuję i to jest chyba Schweinsteiger. Gorzej, Kuman. To jest Kuman. Dobra, tylko żebym nie wybrał tego Kumana. Okej. Okay. Jest rzecz słaba i słaba stamina, więc... No to chyba stamina zweryfikowała. 51, ale słaba zwinność, słaba równowaga. 50 podań. 82 strzelanie. Baggio, Roberto Baggio. Syfek. 10x8, 3+, karta specjalna, dawać mi tu nic nie ma chyba. I to jest Rolfo. No ale podwójny, więc Mbappe, Griezmann, no Francja napastnik, wszystko się zgadza, wszystko na swoim miejscu. I jeszcze, one jeszcze lecą te karty? Nie miało być nowej drużyny? Next packa, 10x83+, znowu bez specjalnej, ja nie wiem. No dobra, to będzie chyba Musiala czy Magnul? Musiala i jeszcze podwójny. I Modric, dobra. Ohoho, nie, no to jest... I patrzcie, jak Bayernem posypało i dwa ify. Mówiłem, że nie mam ifów w klubie i cyk, dwa informy. Kolejna, 10x83+, kolejny raz bez karty specjalnej, to chociaż niech będzie... Okej, jest Kobel. Niech będzie podwójny. No, nawet podwójnego nie dało, więc... Drugi pik z ikoną i znowu klasycznie odsłanianko wleci. Pyk. Dobra, są staty.
Okej, sorry na fizyczność. Ale to chyba jakiś SPD. Chociaż jakiś silny napastnik. Drogba jakiś. 51 dribbling, ale słaba zwinność, słaba równowaga. 86 podania. 51 strzelanie. Kto pierwszy zgadnie, zobaczymy. Jakiś taki kloc, ale jednak dobry kloc. Eto, mówisz ty? Nie, Cantona chyba ma gorsze staty. To jest Eto, to możliwe, że to jest Eto. No je, no jaki szrot, serio takie staty? Nie, no kurde. Zawiodłem się EA. Dajcie na drugim chociaż coś. Mega wytrzymałość, okej. Okay. No ale obrona za duża jak na napastnika. Także to nie jest nic dobrego. 5-1, to będzie jakiś Pirlo albo inny szrot. Sawa. Same kobity w tym piku. Ta Sawa się do czegoś nadaje? Sawa 700 koła kosztuje, co jest grane? On taka dobra jest? Krystian udostępnił mi swoje konto i otwieramy u niego pika. Dobra, karty już są. Pierwsza karta. Ronaldo Nazario. Patrzymy. 8-2 fizyczność. Słaba skoczność, ale dobra wytrzymałość. I siła też dobra. Słaba obrona. Ale... Uj, równowaga 58. To jest ten. Del Piero. Na stówę. A nie, Sokrates. Okej, okay, Sokrates. No jest Brazylia. Jest Brazylia, jakby nie patrzeć. Dobra, tylko żebym go nie wybrał. Nie wziąłem chyba. Dobra. Sokrates ujdzie w tłoku. Ale miejmy nadzieję, że ten wybór będzie lepszy. To jest Mateusz? Nie, Mateusz ma chyba lepsze. Uuu, to jest karta za 700 koła, z tego co kojarzę. Nie no, git. Patera to już oddaję. Patera jak leci. Garincha. Jest Patryk Szyk. No to wiadomo, biorę ifa, bo już ifów troszkę w klubie brakuje. Podsumowania wedle życzenia widza z odsłanianiem. No właśnie. A, Gucci mega spoko. Ja szczerze troszkę żałuję, że go na ławkę nie zrobiłem, ale wtedy końców nie miałem. Ani foderu. Także Gucci moim zdaniem dobry. Do tego tu jakiś syf. No i dobra, tu liczymy na ikonkę. Nie ma ikony. Znowu flashback. No ja bym brał Gucciego, tak szczerze. Najlepszy tutaj wybór. Na koniec player pick z ifem. Puu, Mbappe. No kliknąłem. Mbappe. Aubameyang. Ej, ty. Tak, ty, do ciebie mówię. Jeszcze nie uciekaj z tego odcinka. Chcę ci jeszcze jedną paczkę pokazać. Zobacz sam. Tak, ikona. Nie myliście. To jest ikona. I nawet Winter Wildcards w środku. Także jest Zakaria i w środku Krzysztof Stoiczkow. Tak, trafiłem go. No tego nie nagrywałem już, ale to jest traf za 500 koła. Także na koniec tego odcinka wrzucam. No jest to gruby traf. Musicie przyznać. Do tego jeszcze Zakaria. Także mega fajna paczka. No cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko.